oczywiście miejsce na podium. Za chwilę będziemy przodować czas Sebastiana Vettela, który też ma oczywiście swoje problemy w samochodzie. Tutaj było 14 sekund różnicy między nimi, ale Kimi to oczywiście traci dużo czasu. Dalej serwisowej podium ucieknie, ale powinno być punkty. Ale to jest fatalna wiadomość dla zespołu Ferrari, który przecież walczy z Mercedesem i na razie jest za Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów. Natomiast z kolei dla Sebastiana Vettela.